I witam w tym gorąco w kolejnym odcinku Dzień Dobry Krypto Bitcoin Phoenix Mamy wiadomości na 11 października 2022 Czyli już wtorek Sprawdzimy co się działo w tym dniu A więc zaczniemy od CoinGecko Albo nie, mamy poniedziałek Zaczniemy od NASDAQ Minus 1% Za chwileczkę mamy S&P 500 0,7% w dół Tak samo jak S&P 500 I dolar Umacnia się Co to oznacza dla krypto? Już wszyscy pewnie wiedzą Spadliśmy o kolejne 300 gdzieś dolarów. 19,200 1,3%. projektu, które sobie najlepiej poradziły, to chłobi. Po tym przejęciu przez Justina Sana widzimy, że jest pompowany 26%. Terra Classic 20% i Maker 9,6%. Co się dzieje na naszych stablech? A więc Tether mamy małe drugi od tygodnia już. To jest jeszcze za mała ilość. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli. Na 2020 rok, kiedy cena była w granicach 20 tysięcy dolarów, to było dokładnie grudzień 2020, wtedy przebiliśmy się po raz pierwszy pewnie powyżej 20 tysięcy i spójrzmy, co w tamtym okresie robił Tether. To nie było na pewno 400 milionów do druku w przeciągu 7 dni, tylko około 2, nawet do 4 miliardów w ciągu jednego miesiąca. Mieliśmy grudzień i styczeń, jeżeli tutaj byśmy sobie spojrzeli. Ile było wtedy do druku? Także na razie to jest przestój dobry na tyle, żeby utrzymać tą cenę w tych ryzach. Tutaj byśmy musieli mieć troszeczkę je większe. USDC, zaraz do niego przejdziemy. BUSD, tutaj widzę, że poprawili ten wykres, bo mieliśmy jeden wyższy, do góry drugi, ale market cap nada na 21,600. Także po tym haku tutaj mamy taką sytuację i Tron USD, tutaj dochodzimy do tych 800 milionów, ale. Widzimy, że również nie ma tej płynności, żeby popchnąć nas nawet na 1 miliard dolarów kapitalizacji. A USDC na razie tutaj pierwszy raz przebił barierę, ale skoczył z powrotem od razu na 46. Nawet Deso to zauważył. Po raz pierwszy zeszliśmy na 45,97 to jest najmniejszy market cap od stycznia 2022. I widzimy, że kontynuujemy nadal ten spadek 56 z 19 czerwca, 4 miesiące temu. Także tu oczywiście spadamy z tą market kapitalizacją, czyli ludzie wychodzą z tego stagbla do, do Fiata, można powiedzieć, ale widzimy, że to ostatnio nam się zatrzymało. Telegraph zastanawia się, jakie możemy mieć dno tutaj, i analitycy przygotowują się na duże zmiany. Glazno zastanawia się, gdzie może odbić się obecna BESA, patrząc na kupowanie i sprzedawanie wielorybów. The Week on Chain pokazał, że w sierpniu wydarzenie zmniejszające ryzyko po obecnych minimach makro 17600. Zjawisko to skopiowało zachowania z 2019 roku, a jeśli historia się powtórzy, dla wielorybów powinien teraz nastąpić okres równowagi, w którym sprzedaż staje się kupowaniem. Oprócz względności i tej neutralności w kohortach z małymi i średnimi adresami od 1000 do 10 tysięcy podkreśla agresywną akumulację od końca września. Wieloryby posiadające 10 000 BTC są nastawione na słabą dystrybucję w ostatnich miesiącach, w związku z tym w obecnych okolicznościach łączna cena, Płacona przez wieloryby za ich bitcoina wynosi 15800. Solidna potencjalna siatka bezpieczeństwa, jeśli rynek pójdzie na niedźwiedzie dno. Jeżeli mielibyśmy spadać, to do 15800 mogłoby być jeszcze taką dobrą granicą, oczywiście, żeby się na niej utrzymać. Jeżeli chodzi o projekty, które zostały dodane i usunięte z giełd, jak co tydzień w poniedziałek, czyli we wtorek u was już. Mamy listę tego, co zostało dodane. Ja wam oczywiście dodam linka do tego. Z tego, co tutaj mogę zauważyć, to to, że oczywiście Binance tutaj usunął parę HNT do Tetera, i widzę, że pomału się dodaje XEN na różne giełdy. Bittru, mamy Bickex, jeżeli chodzi o to, co tam gdzieś jest w społeczności teraz popularne. Dalej mamy oczywiście również Hotbit, nie, nie Hotbit również, Huobi też dodaje XEN, Kukoń na razie nie. Jeżeli chodzi o Poloniexa też dodają. I na samym końcu, gdzieś tutaj jeszcze widziałem jedną giełdę, ale macie o tu chyba Max Global. Także na tych giełdach możecie widzieć, co zostało dodane, co zostało odjęte. Także dodam tego linka, możecie sobie sami sprawdzić, on jest w opisie. Indeks zmienności może nam mówić, że wkrótce nadejdzie duży ruch cenowy. Omawiany indeks zmienności to indeks BitMEX Bivol. A zgodnie z giełdą wartość metryki jest kreczącą 30-dniową roczną zmiennością dziennej średniej ceny ważonej, czyli pewnie średniej krzyczącej tutaj o to chodzi. Tutaj średnia cena ważona czasem jest obliczana na podstawie pomiarów wykonanych w odstępach jednominutowych przez okres pół godziny. Ten indeks mówi nam o tym jak bardzo ostatnia cena BTC odbiegała od średniej lub prościej jak niestabilna była cena w ostatnim czasie. Wysokie wartości wskaźnika z którym że kryptowaluta wykazała ostatnio pewnie gwałtowne ruchy. Podczas niskie oznaczałem przestarzały, bardzo powolny rynek. Poniżej znajduje się wykres, który pokazuje, jak zmienia się wartość indeksu zmienności bitcoina w ciągu ostatnich kilku lat. Jak widać na wykresie analityk zaznaczył odpowiednie punkty trendu między indeksem zmienności bitcoiną a ceną również, tak? Więc wygląda na to, że za każdym razem, gdy wskaźnik spadł poniżej wartości 25, a następnie spadł poniżej poziomu, Cena BTC odnotowała pewne znaczące ruchy, które spowodowały, że wartość wskaźnika wzrosła. W ciągu ostatnich kilku lat miały miejsce te przypadki tego trendu, w których dwa dotyczyły zwyżkowego ruchu ceny, a trzeci ją załamał. Więc nie jesteśmy w stanie określić, czy to pójdzie tym razem w górę, czy w dół, bo mamy dwa do jednego. Dwa razy szliśmy w górę, raz w dół. Także jeżeli mielibyśmy wypełnić lukę, to raczej w dół, ale będziemy patrzeć na to, co się dzieje Fed. Jak wyglądają te wielkie projekty w krypto, takie jak Decentraland czy Sandbox. Na przykład Decentraland ma 379 aktywnych użytkowników. Tam nie było tysiące, tylko 379. Sandbox ma 616, a Stepen tylko jedną. Platforma przenieść, aby zarobić stepen i projekt Metaverse Blocktopia, miało dziś tylko jednego użytkownika online. Oficjalne konto Decentraland na Twitterze zgłasza, że dane mogą być niedokładne. Według społeczności Twittera Web 2.0 jest nadal ulubionym wyborem do gier i zajęć rekreacyjnych. Decentraland największa platforma tutaj ma 379, a wiemy, że Metaverse było hasłem 2021 roku. Różne firmy takie jak Meta zmieniły swoją markę, aby prowadzić trend Metaverse. Społeczność wierzy teraz, że nikt już o to nie dba. No i tutaj nawet mamy, o, Bitfinexa, który się pojawił. To jest chyba największy hejter, jeżeli chodzi o krypto. Jednak Axie Infinity miało ponad 21 tysięcy użytkowników, natomiast Anglian Woods, Metaverse, w którym gracze rywalizują o ograniczone zasoby, miały ponad 202 tysiące użytkowników. Dlaczego nie ma użytkowników dla Decentraland i Sandbox się zastanawia? Mimo że te dane mogą być niedokładne, bo Sandbox i Decentraland to platformy, na których użytkownicy nie muszą często dokonywać transakcji, jednocześnie gry takie jak Axie Infinity czy Alien Worlds wymagają od graczy częstej interakcji z inteligentnym kontraktem. Oficjalny chwyt Land na Twitterze wyjaśnił rozbieżności za pomocą wątku na Twitterze. Jednak użytkownicy szybko zauważyli, że mimo to liczby te nie sumują się do żadnej popularnej adopcji w rankingu takich jak dzisiejsze popularne gry, takie jak Grand Theft Auto. Grand Theft Auto to było popularnie, pamiętam, jak wchodziło na rynek, nie wiem, czy to były lata 2000, gdzieś 2005, 2006 chyba, pierwszy raz się pojawił, nie pamiętam teraz, może 2002 nawet. I popularna Sri na przykład e, CS:GO, tak? Dlaczego nie są w stanie zatrzymać na tym naszym metaversie krypto platformy metaverse przyciągnęły użytkowników dzięki swojemu modelowi gry, aby zarobić gdy by ich była w pewnym rozkwicie. Podstawową strategią większości platform do pozyskiwania użytkowników było skupienie się na punkcie, w którym użytkownicy mogą zarabiać krypto podczas grania w gry. Wysoka kapitalizacja rynkowa platform takich jak Decentraland i Sandbox może wynikać z tego, że ludzie postrzegają je jako dobrą inwestycję i prawdopodobnie nie jest dobrą platformą do przejścia z ich ulubionych gier ze świata rzeczywistego. Wraz z Bessą zarobki za pośrednictwem tych platform drastycznie spadły, a użytkownicy wracają do platform Web 2.0. Także tu ta moda, zauważają, że może przeminąć z każdą Bessą, a może już przeminęła całkowicie. ZayY Crypto z kolei zauważa, że rynek Bitcoina jest ostatnio świadkiem braku zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, pomimo spadku cen, wynikającego ze spadku i kilku narracji kupuj dołek wpompowanych na tą scenę. Inwestorzy instytucjonalni są kluczowymi wyznacznikami ruchów rynkowych, Coinbase Premium Index nie pokazuje zachęcających wskaźników. Na przykład Magdi ujawnił w środę niepokojący wskaźnik w niedawnej analizie. Magdi podkreślił wskaźniki z Bitcoin Coinbase Premium Index jako jeden z głównych decydujących czynników jego analizy. Z ostatnią wartością 0,024 w momencie druku, Coinbase Premium Index pokazuje nieznacznie dodatne liczby. Mimo to wykres indeksów indeksu wskazuje, że inwestorzy instytucjonalni nie zwracają uwagi na BTC. To postrzeganie, poczucie niedosytu pojawia się zwłaszcza, gdy obecnie wskaźniki są porównywane z poziomami zaobserwowanymi w czerwcu, kiedy rynek bitcoinów znajdował się w jednej z najgorszych faz. W obecnym cyklu. Chociaż nastąpił wzrost ceny od tego momentu, to nie jest to na tyle znaczące, aby wskazywać na silne nastroje zakupowe. Coinbase Premium Index wskazuje na nastroje zakupowe inwestorów instytucjonalnych w USA, którzy najczęściej korzystają z usługi Coinbase. W kolejnej wiadomości czytamy, że Dukon kontynuuje wypłatę stera, podczas gdy inwestorzy mają nadzieję. Dane onczeń od koreańskiego profesora sugerują, że Dukon przynosi Luna na Binance, nawet gdy promuje nową monetę. Według Fatmana jest to modus operacji dukłona, członkowie społeczności LUNCE mają nadal nadzieję, że moneta osiągnie jednego dolara. Według on Onchain Data Lab na Uniwersytecie, Hansung Kwon rzekomo wysłał 523 tysiące tera na adres tutaj, który pokazują przed przekazaniem środków na Binance. Mimo tego, że reklamuje tutaj oczywiście tą nową lunę, która by miała się zmienić Odkrycia te wyszły na jaw, nawet gdy dyrektor generalny TFL aktywnie promował rozwój technologii blockchain Terra 2.0 od jego uruchomienia 27 maja 2022. Ale Fatman Terra nie kupuje tego, co robi Kłon, wskazując na podobieństwa do wcześniejszych metod Kłona, które zostały wykorzystane do zdobycia poparcia dla oryginalnego stablecoina Terra USD, napędzając go do pierwszej dziesiątki krypto pod względem kapitalizacji rynkowej. Czyli piramida również przyczyniła się do tego, że mieliśmy wzrosty o tym mówiliśmy już nie raz na tym stablecoinie. Ekspert Twittera wezwał do, rząd koreański do zamrożenia kont Binance, na które Kwon rzekomo wysłał tutaj oczywiście te kolejne tera. Oczywiście na koniec dodaję, że jest cień nadziei. Binance niedawno wdrożyło mechanizm, który w każdy poniedziałek spala wszystkie opłaty LUNCE, spart transakcji LUNCE, SPOT i MARGIN. W czasie prasy giełda spaliła poniżej 1 miliona dolarów na tydzień przed 10 października. Społeczność LUNCE wezwała również KuCoin i Coinbase do wprowadzenia podobnych mechanizmów spalania. OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, opublikowała sfinalizowanie ramy sprawozdawczości podatkowej w zakresie krypto Wytyczne mają na celu zwiększenie regularnej wymiany informacji między krajami w celu ograniczenia uchylania się od opodatkowania przy użyciu po prostu krypto. Także długotrwałe ramy opodatkowania kryptowalut, organizacji współpracy. Dokument ma na celu sformalizowanie wymiany informacji między 38 krajami członkowskimi poprzez automatyczne udostępnianie informacji w podatnikach związanych z krypto między jurysdykcjami. Udostępnianie informacji ma na celu ukierunkowanie na każdą cyfrową reprezentację wartości, czyli w Chodzi tutaj głównie o te kraje, żeby razem się komunikowały, jeżeli na przykład jest jakaś osoba poszukiwana, czy na przykład w ich kraju nie rozliczają się z podatków, czy jak to wygląda, czy czasami nie uchylają się od podatków. Także kolejne zaostrzenie, oczywiście, regulacji. A co jest bardzo ciekawe, to Portugalia zmieniła biegu 180 stopni. Dlaczego? Bo. Właśnie Portugalia od dawna zwalnia osoby fizyczne z płacenia podatku od zysków kapitałowych od dochodów z krypto, ale minister finansów Fernando Medina mówi, że nadszedł czas, aby zapłacić również krypto. Medina wzywa do wprowadzenia 28% podatku od zysków kapitałowych od dochodów uzyskanych z krypto przechowywanych krócej niż rok, zgodnie z projektem budżetu na 2023, przedstawionym w poniedziałek w parlamencie Portugalii. Dochód uzyskany z krypto przechowany przez rok lub dłużej będzie nadal wolny od podatku. Dodaje wniosek. Także tu coś się nam zmienia. Te, które przechowujemy dłużej niż rok, także każdy pewnie będzie aż zdecydowany do hodlowania pewnie, bo wtedy będą musieli zapłacić 28%, jeżeli upłyną to w przeciągu roku. Co pokazuje nam Bitcoin Rainbow Chart? Zobaczmy, a więc Bitcoin Rainbow pokazuje nam, że cena BTC może nawet osiągnąć 100 tysięcy lub więcej do 2025, jeśli wierzyć popularnemu modelowi Bitcoin Rainbow Chart. Sądząc o popularnym modelu, Bitcoin może osiągnąć 106 tysięcy na początku stycznia 2025, jeśli cena wejdzie w strefę akumulacji modelu. A jeśli to nie wystarczy, optymistyczni posiadacze mogą spodziewać się ceny bliskiej 700 tysięcy dolarów w tym samym roku, jeśli cena wejdzie w maksymalne terytorium banki. Modelu strefy, która została ostatnio osiągnięta podczas szczytu, hossy na rynku kryptowalut w 2017 roku. W dalszej części, dro drodzy posiadacze, co najmniej jednego BDC mogą potencjalnie nazwać siebie milionerami w pewnym momencie po 2025. Jeżeli tutaj ufać temu wykresowi, tutaj chyba linie dorysowali, ale ją chyba odjęli od tego momentu. Dajcie znać, bo wydaje mi się, że Mieliśmy tutaj audycję, że dorysowali linię. Może ona tutaj nadal jest? Nie, nie pamiętam. Europejskie przepisy dotyczące kryptowalut wchodzą w fazę końcową, także wejdą w życie w 2024 roku. Chodzi oczywiście o Mikę, która będzie się tutaj mocno przyglądać i tym zmianom, które wiecie, że nie są zbyt łatwe dla, dla różnych podmiotów. Dlatego wchodzą w końcową fazę i prawdopodobnie będą obowiązywać od 2024 roku. Nie dość, że mamy problem IMF-u dotyczący Lightning Network, tutaj też mamy oczywiście jakiś problem, który się wydarzył w ostatnim dniu, gdzie Lightning zawiesił się na wiele godzin. Pod koniec niedzieli badacze odkryli krytyczny błąd walidacji w LND popularnej implementacji Lightning Network Bitcoina promowanej przez Lightning Labs, w szczególności implementacja pełnego węzła Bitcoin LND, BTCD, miała błąd w implementacji Taproot. BTCD to pełna implementacja węzła dla Bitcoina, która jest popularna wśród użytkowników Lightning Network. Błąd dotyczył wersji 0.15.1 i tutaj proponuję, żeby przejść na 0.15.2. Błąd LND wpłynął na działanie węzłów Lightning i uniemożliwił użytkownikom LND wyjście z warstwy drugiej Lightning Network na sieć główną, warstwę 1 Bitcoin na kilka godzin. Dopóki błąd nie został rozwiązany, użytkownicy LND nie mogli tworzyć ani zamykać nowych kanałów, Lightning. Cena tery wzrosła. Tutaj klasik oczywiście po tym. Jak Tobias Anderson złożył propozycję ponownego powiązania stablecoina w tym samym rozwiązania niektórych istniejących wyzwań przed protokołem, czyli dokument zatytułowany Terra Classic UST Repack Proposal proponuje redukcję długu nagromadzonego w maju podczas wydarzenia czarnego łabędzie, jak to nazywa. Aby to zrobić, inżynier blockchain proponuje proces rekapitalizacji stablecoina za pomocą środków podobnych do luzowania ilościowego, quantitative easing, czyli do druku po prostu, bez podawania zbyt wielu szczegółów w tej sprawie. Poza tym Anderson uważa, że USTC należy ponownie ustalić do pierwotnej wartości 1 dolara. Crypto News przedstawia nam wiadomość, dlaczego dzieciaki czy powiedzmy młodzież ucieszy się na te święta, bo ceny kart graficznych spadły o prawie 60% po merdziu Ethereum, tak? Także tutaj ci, którzy chcą kupić RTX 3080 w Chinach kontynentalnych, powinni być gotowi wydać około 700 dolarów. Trzy miesiące temu ten sam sprzęt kosztował około 1100 dolarów. Także widzicie, że to jest dobra wiadomość. Nie dla krypto, ale dla graczy, którzy pewnie mają więcej pasji niż niejeden użytkownik krypto. Jake Czerwiński uważa, że po mergerze Ethereum widzimy, że ten temat wraca jak boomerang. To też jest jeszcze niezakończona sprawa. Pamiętajmy, jeżeli SEG będzie chciał zagrać Fabank z Ripple, z XRP, uważam, że może dojść do tego, że takiego zrobią go unleashed, tak jak wiecie w tym filmie, zrzucą go z kagańca i wtedy powie: ej wiecie co, Ethereum też jest. Security. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, oczywiście, ale tutaj Czerwiński mówi, że broni przejścia Ethereum na konsensus. Prówo Stake wyjaśnia dlaczego, pomimo tego, że co niektórzy mogą pomyśleć, dlaczego fuzja nie zmieniła Ethereum z towaru w papier wartościowy. Czerwiński powiedział: ogólna idea wydaje się brzmieć, jeśli wystarczająco mocno zmrożysz oczy, obstawianie wygląda jak dywidenda lub odsetki, a niektóre rzeczywiste papiery wartościowe je mają, więc może aktywa postawione też są papierami wartościowymi. Nie tak działa prawo. Oznacza to, że po prostu, że posiadacze postawionych aktywów oczekują zysku. Co samo w sobie nie sprawia, że aktywa stają się papierami wartościowymi. Oczekiwanie zysku jest to jednym z czterech punktów testu Hawej'a i prawdopodobnie najmniej ważne w przypadku aktywów niestabilnych. Ludzie posiadają wszelkiego rodzaju aktywa z oczekiwaniem zysku, złoto, samochody, i zegarki. Innymi słowy, oczekiwanie na zysk jest cechą wszystkich towarów, które można inwestować, a nie tylko papierów wartościowych. To, czy zysk ten ma formę wzrostu ceny rynkowej, nagrody ze stawki, czy stakingu, czy jakiegokolwiek innego mechanizmu nie powinno mieć znaczenia dla analizy papierów wartościowych. I długo później poszedł jeszcze dalej i zasugerował, że zamiast fuzji być błędem, jest to wygrana dla Ethereum, ponieważ zmniejsza to szanse, że SEC zaklasyfikuje Ethereum jako papier wartościowy. Tutaj bym się zgodził do tego porównania, gdyby na przykład jak porównuje tutaj do zegarków czy samochodów czy innych rzeczy, tutaj mam jeszcze użyteczność poza ich, wiecie, walorami tym, że mamy zegarek, zawsze mogę się obronić, że kupiłem zegarek, wiesz, no, kupiłem zegarek, bo, bo zawsze go używam, to, że wzrosła cena, bo akurat mam takie, okno, no mam jeszcze używane samochody, wzrosła cena, no to zawsze się tutaj wybronię. nie do tego zostały stworzone. Ethereum tutaj z jednej strony może wejść w test Haweya, dlatego, że ludzie oczekują zysku używając nawet tego. I to będzie albo udowodnione, albo po prostu pójdziemy w końcu i załatwimy ten temat raz na dobre, i krypto, czy Ethereum, czy XRP poradzi sobie dużo lepiej. Władze europejskie chcą monitorować sieci Ethereum za pomocą nowego zautomatyzowanego systemu. Zgodnie z nowym zawiadomieniem serwisowym Tenders Electronic Daily, Komisja Europejska przedstawia propozycję zbadania monitorowania zdecentralizowanych finansów DeFi za pomocą nadzoru wbudowanego. Mieliśmy ostatnio sytuację, gdzie słyszeliśmy, że na uniwersytecie gdzieś tutaj już mają możliwość nawet gdzieś dojścia do, do cofania transakcji, jak to by ewentualnie wyglądało, czy monitorowania. Tutaj mamy projekt pilotażowy, mający na celu opracowanie, wdrożenie przetestowanie rozwiązania technologicznego do wbudowania nadzoru nad działalnością zdecentralizowanych finansów DeFi. Projekt będzie dążył do skorzystania z otwartego charakteru danych transakcyjnych na nie Ethereum, który jest największą platformą rozliczeniową protokołu DeFi. Jego głównym celem będzie zautomatyzowanie, gromadzenie danych nadzorczych bezpośrednio z łańcucha bloków w celu przetestowania możliwości technologicznych monitorowania nadzorczego aktywności DeFi w czasie rzeczywistym. Komisja Unii Europejskiej ogłosiła publiczne zaproszenie do składania ofert na badanie wbudowanego nadzoru, czyli na składanie ofert, jak to będzie mogło wyglądać, wartość oferty to jest 250 tysięcy euro może to mieć duży wpływ, ponieważ zdolność organów regulacyjnych do automatycznego monitorowania zgodności poprzez odczytywanie publicznych danych blockchain może drastycznie zmniejszyć potrzebę uczestników rynku, na przykład DAO zdecentralizowane organizacje autonomiczne do aktywnego gromadzenia, weryfikacji i dostarczania danych organu. Także tu już swoją łapę kładą władze Unii Europejskiej. Ta strona pomaga ludziom sprawdzić, ile osób zgubiło się albo zagubiło się w sieci Celsius, ile tak naprawdę stracili pieniędzy. Tak? Wiemy, że to zostało upublicznione, dlatego wyszła taka strona jak ta, gdzie widzicie tak naprawdę, jeżeli wpiszecie całe nazwisko, pewnie imię też. Zobaczmy, wpiszmy Fight samo. Czy wyjdzie ta pierwsza osoba? Chyba nie. Trzeba chyba całe wpisać. Tak, trzeba wpisać cały Jacob Benjamin Fight i wtedy powinno to nam wyjść. Tak, całe nazwisko. Do tego, jeżeli wpiszecie tylko imię, to nie. I widzicie tutaj te największe osoby. Mamy Jacob, 40 milionów, Hirokodo, Koji, 38, Russell Gar, Stewart, 26, Kerry. Tutaj są te osoby. Mamy chyba pierwszą 50. Zamykają 49. miejsce, bardziej 4 miliony dolarów. I nie widziałem tutaj żadnych polskich tych To nie do końca to pierwsze imię. Ale możecie sobie sprawdzić, jeżeli jesteście na tej liście. Pewnie dlatego wyszły te wszystkie Chocki Klocki z. Różnymi influencerami, którzy w tym samym czasie dodawali na audycję, że nie, 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 to fud, fat, czy spokojnie, nic się nie dzieje. Z drugiej strony, tylko przypadkowo, że to ktoś udostępnił, to wyszło. Tutaj możecie sprawdzić, czy jesteście na liście, ale tylko imię czy nazwisko. Samo jak piszecie Kowalski, to jest, no nie będziecie widzieć tego. Całe imię i nazwisko. Dodam oczywiście linka w opisie tego filmu. Do końca miesiąca można jeszcze zakupić w głowie twórcy Bitcoina książkę. Tą pierwszą pozycję, która była tutaj możliwa. Także tylko oznajmiam wam, żeby na koniec przyszłego miesiąca nie okazało się, ej, ja w sumie chciałem kupić. Także sama książka jest po 49 zł, zestaw 69 razem z audiobookiem. I ta książka będzie się łączyć z tą książką, którą będę pisał w najbliższym czasie, po całej przygodzie krypto. Także w międzyczasie mieliście upubliczniony audiobook, Wiecie, jak ta praca w audiobooku wyglądała, co tam jest dostępne, i tutaj po prostu nie będzie ta strona dostępna do napisania kolejnej książki. Bardzo możliwe, że ta książka wróci w dwupaku z tą nową, która się stworzy. Daj Bóg, żeby tak się wydarzyło. Także macie około 20 dni, jeżeli mamy jakiś zabłąkany jeszcze tutaj łowiecki. BlockWorks mówi o problemach podatkowych Michaela Saylora. Były amerykański sekretarz pracy i syn nieczującego już sędziego sądu najwyższego Antoninga Skali. reprezentuje założyciela Michael i Michaela Saylora w pozwie twierdząc, że uniknął płacenia 25 milionów dolarów w Waszyngtonie podatków. Dowiedział się BlockWorks, że nie będziemy tutaj wchodzić, dopóki to się nie wyjaśni. Także widzicie, że no, ma problemy z płaceniem podatków. I tyle. Singapur przygląda się systemowi płatności opartym na blockchain, aby przyspieszyć transakcje transgraniczne. I tutaj nie chodzi dokładnie o, o samo krypto. W przeciwieństwie do prywatnych krypto, których ceny gwałtownie się zmieniają, te waluty cyfrowe nadają się jako instrumenty płatnicze w rozproszonych księgach, ponieważ łączą zalety tokenizacji z niezawodnością walut fiducjarnych, czyli chodzi dokładnie o Tokonizowane depozyty bankowe emitowane przez sektor prywatny lub bezpieczne stablecoiny, mogą być również wykorzystywane do tańszych i szybszych płatności i rozliczeń czas zagranicznych. Także tutaj bardziej stablecoiny niż nasze krypto, tutaj nie do końca idziemy w tym kierunku. A dlaczego? bo obecny stan płatności transgranicznych jest powolny, kosztowny, nieprzejrzysty i nieefektywny. Polegający na archaicznej sieci banków korespondentów, powiedział Ravi Menon, dyrektor zarządzający banku centralnego w swoim przemówieniu na CBOS 2022 w poniedziałek. Nie podali tutaj dokładnych jeszcze projektów, tylko ogólnie. Popularny projekt Solana NFT, Digots, przeszedł na model 0% opłat licencyjnych, co oznacza, że nie będzie już pobierał opłat licencyjnych ze sprzedaży swoich NFT. Digots powiedział, że chociaż nadal uważa, że tantiemy są niesamowitym przypadkiem użycia dla NFT, nie będą wspierać twórców, którzy chcą znaleźć rozwiązania, aby je wyegzekwować. Jest to obecnie najlepsza decyzja dla jego działalności. Digots będzie tutaj również przełączał się na model 0%, czyli wiadomo o co chodzi. Nie ma ostatnio tam wiele zainteresowania, więc muszą coś zrobić od siebie, dodać, że nie będą brać żadnych opłat licencyjnych od tych ludzi, którzy będą chcieli ewentualnie mintować, tak? Polygon uruchamia testne dla sieci warstwy drugi Hermes. Premiera jest przeznaczona dla firmy Hermes, którą Polygon nabył w zeszłym roku za 250 milionów dolarów. Protokoły DeFi, Awe i Uniswap zostaną uruchomione w swojej sieci testowej. Firma właśnie tutaj uruchamia publiczną sieć testową rozwiązania skalowania Ethereum Hermes, ponieważ wyścig o dominujące rozwiązanie Ethereum Layer 2 właśnie się rozpoczął, więc będziecie mogli patrzeć na Hermes. Jak on wygląda? Decrypt również zauważył to, co zauważył Desso, także tutaj chodzi o USDC, który był bardzo blisko już wyprzedzenia, praktycznie Tetera, więc od tamtego czasu różnica między dwoma największymi z tej wzrosła do 22 miliardów dolarów w porównaniu z 10 miliardami dolarów w lipcu. Rosnąca luka wydaje się mieć więcej wspólnego ze spadkiem USDC, czyli tej kapitalizacji niż ze wzrostem Tetera. Więc tutaj no my to również zauważyliśmy i przekazujemy tą właśnie informację na temat stablecoinów, bo przecież no ważne jest to, kiedy ta płynność powróci na ten rynek. Okej, okay, mamy to. Będziemy obserwować, co się wydarzy pod koniec tygodnia, czyli informacje o inflacji i co się wydarzy w rynku kryptom. Życzę Wam wspaniałego wtorku. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.